Przyjechałem wczoraj do Santa Cruz, ale było trochę późno, więc drzemnąłem się po prostu tam w dołku przy palemkach, przy głównej ulicy. Ale że byłem zmęczony, to spałem jak dziecko. Jestem koło mariny i jest ranek jeszcze trochę za wcześnie, żeby chodzić, pytać ludzi, więc muszę ogarnąć jakieś miejsce na zostawienie plecaka. Wiem, że kilometr stąd w tamtą stronę jest market, gdzie mogę zostawić plecak, ale muszę znaleźć coś bliżej. Fajnie byłoby ogarnąć jakiś skłocik, zwłaszcza że jutro jest Sylwester i na pewno tutaj spać nie będę mógł. Po 10 dniach spędzonych w Santa Cruz już moje życie zaczęło znowu przypominać tutaj rutynę powoli. Wyglądało tak, że na początku to w ogóle zakumplowałem się z Tarasem. Dla jasności, Taras to jest imię kolegi z Ukrainy. Wprowadził mnie tutaj w życie na mieście. A wygląda to tutaj tak, że codziennie wieczorem idziemy na plażę. Z samego rana raczej koło 8-9 wstajemy, ładujemy namiot do plecaka, na marinę, wziąć prysznic, przejść się po marinie, popytać ludzi, czy jakaś łódeczka nowa się nie pojawiła, czy nie potrzebują załogi. Potem idziemy zawsze na market afrykański, tam jak możecie zobaczyć. Dają nam owocki, które zamierzają wyrzucić. Zanim je wyrzucą, my podchodzimy. Dzisiaj mam cały wór bananów na przykład. I dają nam te owocki zamiast wyrzucać je do śmieci. A naprawdę są dobre. Czasem trzeba odkroić kawałek zgniłego, czy inne. Uderzony na przykład bananek albo jabłuszko. Ale w większości są po prostu normalne banany, które można kupić. Czy inne owoce, papaje, mango, wszystko. Tyle owoców to w życiu nie jadłem, co tutaj jadam. Potem zawsze idę do biblioteki, na internet wysłać zdjęcia i filmiki takie jak ten. Internet słaby, już w tej bibliotece spędziłem jakieś 30 godzin. Dropbox mówi mi, że muszę spędzić kolejne 28, w tym momencie mi zostało. Więc trochę czasu tam spędzam. Ale co? Dzisiejszy dzień był całkiem inny. Wstałem jak zwykle, pięknie rano, poszedłem na marinę, przeszedłem, popytałem, potem biblioteka, potem markecik, potem wszystkie owocki, z powrotem na marinę. A na marinie co? Spotkałem Martina, już wcześniej z nim rozmawiałem, ale miał mi dać znać i dał mi dzisiaj znać. Trochę mu pomogłem, że się uprzedzał, pierdoły jakieś. Trochę żagiel powiesić, ale to zajęło może pół godzinki. Nieważne, w każdym razie powiedział mi, że mogę z nim płynąć na Capo Verde. Tego samego wieczora kontaktuje się ze mną Andrzej,
kolega, z którym pracowałem przed wyruszeniem w podróż dookoła świata. Spotykamy się, by uczcić to spotkanie. Parę dni później wybieramy się na przejażdżkę po Teneryfie, zwiedzając m.in. przepiękny region Alagę. Leo, francuskim znajomym, który wkrótce stał się moim serdecznym przyjacielem, załapujemy się na rejs do Capo Verde. Wspólnie pomagamy Martinowi, włosko-argentyńskiemu kapitanowi w przygotowaniu łódki Infinite Love. Każda chwila spędzona z tymi wariatami to świetna zabawa. Siemanko, jestem na Infinite Love, pracowaliśmy przez ostatnie 5 minut dość ciężko, ale już prawie jesteśmy gotowi. Dzisiaj wypływamy na próbny test, tylko gdzieś wszyscy zniknęli. Leo pojechał do dziewczyny, do La Laguny, niedaleko, więc pewnie nie wrócił zbyt prędko, a kapitan gdzieś zniknął. Jeszcze tylko musimy ogarnąć ten bałagan tutaj, bo to wszystko będzie latać w podróży. Kabelki jeszcze nieskończone, ale patrzcie, tutaj mamy kontroler, który zainstalowałem, a tutaj cały do niego układ. Tu mamy panel słoneczny i wiatrak prądotwórczy, który prawie działa. Tak jest, napracowaliśmy się nad tym ostatnio dużo. Całe mocowanie tutaj, cała konstrukcja. Do tego wspinaczka na maszt, na sam szczyt. Byłem tam 3 razy. Tutaj przeprowadzam masową produkcję pudełeczek. Wycinam sobie z tego i tworzę takie pudełeczka, skręcam je. Idealne na głośniczki. Super boxing! But they have to be painted. Ah, yes. That's a good idea. Dance party!
A to są dopiero dwa głośniki. Jak zwykle w Santa Cruz za 5:09 wieczorem zjawiam się pod piekarnią. Dlaczego? O 9:00 zamykają dziewczyny sklep, piekarnię. Sprzątają, idą do domu, ale zawsze jakiś chlebek zostaje, na drugi dzień nie może zostać sprzedany i tak dalej. Więc przychodzę, pytam się, witam, macie coś do wyrzucenia, może coś na śmieci, jakieś jedzonko dobre albo coś. Mam tu jedną taką bliską piekarnię. W tamtej okolicy. Wchodzę tam już od 3 tygodni, więc dziewczyny znają mnie już dobrze. Wygląda to teraz tak, że przychodzę, uśmiecham się, mówię cześć, one się uśmiechają, mówią cześć, mówią za 5 minut, czasem za 10. Wychodzę, czasem przyjdę trochę wcześniej, to pomogę im jeszcze posprzątać ogródek, stoliki pozabierać. W każdym razie mówią mi za 5, za 10 minut, czekam 5-10 minut, one zamykają sklep, potem otwierają sklep, wychodzi jedna zazwyczaj, uśmiecha się, daje mi reklamówkę. Zbliżam się do swojej piekarni, to jest ta uliczka. Dzisiaj sobota, więc się więcej dzieje. A jeszcze stoliki stoją, więc pewnie poczekam chwilę. Tak, to jest tutaj. Chlebki, a druga, mam nadzieję, że jakieś kanapki. Słodycze, to jest świetne, z czekoladą, wszystkie z czekoladą, jeszcze z budyniem mi się już trochę przejadły, bo tych to jadłem dużo, ale z tych czekoladą jestem zawsze szczęśliwe. One są przepyszne. A ostatnio na przykład dałem im kanapki z szynką, serem. Czasem dają też takie kanapeczki zajebiste z tortillą taką hiszpańską, ziemniaczaną w środku. Przeróżne rzeczy, przeróżne. Fajne też dają croissanty z sałatą i z sałatką i z jajkiem i serem żółtym. Dobre tam rzeczy mają. Nie wiem, ile to nawet kosztuje, ale wydaje mi się, że sporo. Siemanko. Jestem w Santa Cruz już jakieś 3-4 tygodnie. Każdy dzień zaczął wyglądać dokładnie tak samo. Najpierw z rana pobudka. Pobudka na plaży, która jest właśnie tam, z której właśnie wracam. Potem spacer na marinę. To jest najgorsza część tego dnia, niestety. Właśnie podczas niej jestem, to jest 25 minut takiego marszu, jakim właśnie teraz idę. Nic się nie dzieje, po prostu trzeba iść. Codziennie rano to samo. A jeszcze trochę zaspany jestem, wczoraj późno się trochę położyłem spać. W sumie nie tak późno, około 2.
A więc wstaję sobie zawsze rano, 9, 10, idę 25 minut na marinę, tam prysznic, śniadanie i co? I zaczynam coś robić na łódce. Zazwyczaj, nie zawsze. Czasem pójdę na Wi-Fi i siedzę pół dnia na Wi-Fi. A zwykle coś podłubię, coś powiercę, coś poskręcam, coś potnę, coś przygotuję. Dzisiaj chyba siatkę będę robił na owoce, taką zwisającą, haczyki zamontować, żeby to trzymało. I skończyć głośniki, które już są zamontowane, jeszcze tylko zostało kabelki podciągnąć i podłączyć. Co więcej, po marinie, czasem w trakcie, koło drugiej, wyskoczę na afrykański markecie czasem dobre owocki i dobre warzywa, zawsze jakieś dobre owocki i dobre warzywa idzie znaleźć. Więc jest słonio. Potem co? Koło wieczora, tak jakoś o 18 zaczynamy gotować jakiś obiadek na łódce. Zjemy. Idę do biblioteki, zostawiam tam plecak na chwilę. Idę do piekarni, dostaję jakieś pieczywko, zjem sobie coś. Wracam do biblioteki, siedzę do godziny 12, pierwszej. Potem mam 15-20 minut spaceru na plaży z powrotem. Wracam na plażę, rozkładam namiot. No i w sumie tyle. Idę spać koło pierwszej, drugiej. Wstaję 9-10 następnego dnia. I tak każdego dnia, dzień w dzień, bez mieli. Siemanko, generalnie chciałem wam opowiedzieć historię, że zostałem tutaj, w tej okolicy właśnie. Wracałem, miałem urodziny, tam na parkingu się bawiłem dobrze. Wracałem tutaj, gdzieś w tym miejscu dostałem ślub głowy. Padłem, przewróciłem się, tutaj mnie rzucili na plecy. W każdym bądź razie dostałem co nieco. Wzięli mi GoPro, co najgorsze, razem z filmikami, więc niestety będę musiał się z wami pożegnać. Straciłem też niektóre dokumenty, całe szczęście mam paszport, więc mogę cisnąć dalej. No i telefon, którego tak naprawdę najmniej mi szkoda. Niedługo wypływamy, ale już nie będę mógł nakręcać filmików. Cały czas będę prowadził bloga, więc zapraszam na stronę autostopemdookołaświata.pl. Tam będę opisywał, prawdopodobnie, jeżeli to oglądacie, to w tym momencie opisuję moje przygody z Ameryki Południowej.
Filmiki dalej będą się toczyć, przygody Maćka i Olka. Niestety mnie w nich przez dłuższy czas nie będzie, ze względu na brak kamery. Ale ja jeszcze jakąś kamerę skombinuję, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.